W nocy 14 i 15 sierpnia na komendę policji w Lesznie posypały się zgłoszenia. Mieszkańcy Leszna zgłaszali zakłócanie ciszy nocnej. Chodziło o trwającą w starej gazowni imprezę Movement by Euphoria. Koncert został zorganizowany po tym, jak organizatorzy Euforii nie uzyskali zgody na przeprowadzenie na terenie Boszkowa imprezy masowej. Po otrzymaniu jednego z pierwszych zgłoszeń policjanci pojechali na interwencję. Tam organizator oświadczył ustnie, że ma zgodę Urzędu Miasta na organizację imprezy w plenerze i że zgodnie z wydanym pozwoleniem zakończy się ona o 3:00. To na te informacje powoływali się policjanci, przyjmując kolejne zgłoszenie od mieszkańców. To, czy zgodnie z zapowiedzią koncert zakończył się o 3:00, również sprawdziła policja i tak rzeczywiście było zarówno w piątek, jak i w sobotę. W czym więc problem? W tym, że informacja uzyskana przez policję od organizatora mija się z oświadczeniem wydanym przez leszczyński magistrat. Tu cytat. Urząd Miasta Leszna informuje, że nie wydał żadnej pisemnej zgody na organizację jakiejkolwiek imprezy w centrum miasta w dniach 14-15 sierpnia 2020 roku. Do tutejszego urzędu nie wpłynął żaden wniosek o wydanie zgody na zorganizowanie takiej imprezy, ani żaden wniosek w sprawie wyrażenia opinii w tym zakresie. Nie złożono również w urzędzie żadnej informacji o organizacji zgromadzenia w dniach 14 i 15 sierpnia. Koncert w Starej Gazowni nie wymagał zresztą zezwolenia. Leszczyński magistrat wydaje zezwolenia na imprezy masowe powyżej 1000 osób lub zgromadzenia. Przy obecnych przepisach związanych z pandemią koncert nie wymaga też zgłoszenia w sanepidzie tak długo, jak odbywa się on na świeżym powietrzu i zachowane są odpowiednie wytyczne, to jest 1,5 metra odstępu między ludźmi lub maseczki. O te kwestie organizatorzy zadbali, ponadto osoby wchodzące na teren Starej Gazowni musiały złożyć pisemne oświadczenie zawierające ich dane osobowe na wypadek zachorowań na COVID-19. Dyskusyjne pozostają dwie kwestie: organizacja imprezy do późnych godzin nocnych na terenie miasta i oświadczenie organizatora dotyczące zgody, której nie było. Pytanie, dlaczego policja otrzymała informację o zgodzie miasta, gdy takowej nie było, skierowaliśmy do organizatorów festiwalu i do właścicieli Starej Gazowni. Czekamy na odpowiedź. Jeśli chodzi o zgłoszenia, policja nie może wszcząć postępowania w związku z zakłócaniem porządku z artykułu 51 Kodeksu Wykroczeń, dopóki na komendę osobiście nie zgłosi się choć jeden świadek chcący złożyć oficjalne zawiadomienie. Póki nie ma formalnego zawiadomienia, imprezę w gazowni należy puścić w niepamięć. Festiwal Euforia ma 20-letnią tradycję. Organizacja imprezy zastępczej na terenie miasta wzbudziła jednak spore kontrowersje wśród mieszkańców okolicznych dzielnic, którzy wbrew swojej woli do 3:00 w nocy brali udział w koncercie, nie wchodząc na jego teren.